Hejka kochani, cieszycie się na Sylwestra? Jeśli tak, to dajcie znać, jak go spędzicie. W dzisiejszym odcinku poznacie moją kuzynkę Oliwię. Zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, jeśli chcecie, by pojawiła się znowu. A teraz zaczynamy! Co to za dźwięk? Jakiś helikopter ląduje u nas w ogródku. O nie, wiesz co to oznacza? To na pewno mój brat Leon. Leon Milioner? Pewnie się zdenerwował, że nie zaprosiliśmy go na święta i teraz chce się wprosić na Sylwestra. No sorry, masz tak dużą rodzinę, że nie bylibyśmy w stanie zaprosić na święta wszystkich twoich braci i kuzynów. O, przyleciał z kimś jeszcze. Witaj Leon, jak miło cię widzieć! Witaj szwagierko! Cześć, brachu! Co cię do nas sprowadza? Potrzebuję waszej pomocy z moją córką. Nie wiedziałam, że masz córkę. A właśnie, poznajcie moją córkę, Oliwię. Cześć, kochani. Jak wiecie, jestem bardzo zapracowanym człowiekiem. Rzadko bywam w domu, ale dbam o to, by moi podopieczni zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem. Przepraszam, czy to prawdziwe złoto? Raczej nie. To słabo. Jak widzicie, Oliwia ma tego dostatku zbyt dużo. No cóż, czego się nie robi dla dzieci? Wstyd się przyznać, ale strasznie ją rozpuściłem. Jest zupełnie odklejona od rzeczywistości. Mam do was prośbę. Chcę, żeby spędziła tydzień w normalnej rodzinie. Z dala od prywatnych kucharzy i pokojówek. I postanowiłeś przyjechać do nas z tą prośbą w Sylwestra? To dzisiaj Sylwester? Ale ten czas szybko leci. Rekiny biznesu nie mają czasu na takie bzdury jak Sylwester. Myślisz, że to dobry pomysł? Nie wiem, czy Oliwia będzie u nas szczęśliwa. W tym problem. Oliwii nic już nie uszczęśliwia, bo ma wszystko. Chodzi ciągle niezadowolona zupełnie jak jej matka. Przepraszam, szefie. Musimy już lecieć. Prezydent Japonii nie może dłużej czekać. Liczę na waszą pomoc. Obiecuję, że odwdzięczę się z nawiązką. To trzymaj się, tylko wracaj szybko. Jasne, brachu. A ty, Oliwio, nie narób mi wstydu, dobrze? Oj, przestań, tato. Hej, Saruś. Mam dla ciebie świetną wiadomość. W tym roku Sylwestra spędzisz z kuzynką. Mam nadzieję, że nie z Joanną. Nie, nie, bez obaw. O nie, tylko nie Wendy, ona jest jeszcze gorsza. Nie, nie, spokojnie, kochanie. Poznaj Oliwię, córkę wujka Leona. No, cześć. No hej, kuzyneczko, miło mi cię wreszcie poznać. Cześć! Okej, to zostawiamy was i lecimy sobie przygotować ciuchy na Sylwestra. Nie wiedziałam, że wujek Leon ma córkę. Większość życia spędziłam z mamą w Los Angeles. Z tatą prawie się nie widuję. Ojejku, to straszne. No co ty, LA jest cudowne, zwłaszcza o tej porze roku. Oj, chciałabym kiedyś zwiedzić LA. A co ty właściwie robisz? A, dostałam pod choinkę maszynę do robienia przypinek. Zawsze o takim czymś marzyłam. Może nawet je będę sprzedawać w naszym sklepie internetowym. Jakby to było prawdziwe srebro, to może ktoś by to kupił. Słuchaj, a co z Sylwestrem? Gdzie my w ogóle idziemy? A w tym roku wreszcie rodzice wychodzą do lokalu, więc chcę zostać sama w domu. Ale jak to? Bez friendsów i imprezki? Nie no, wpadnie do mnie przyjaciółka. Saruś, chodź na chwilkę. Ha? Co tam? I co myślisz o tej sukience? Bardzo fajna, podoba mi się ten kolor. Zaraz, chcesz w tym iść do lokalu? Święta się skończyły i czerwień jest niemodna. Zaczekaj, może znajdę coś w mojej walizce. No wiesz co, ta mi się podoba. Fajna. Poważnie, to moja piżama. Naprawdę? Taka błyszcząca i elegancka? Mama nauczyła mnie, że zawsze trzeba ładnie wyglądać, nawet jak się śpi. A mnie mama nauczyła, że ważne jest piękno, które jest w środku. No wiem, dlatego mój prywatny kucharz gotuje mi tylko zdrowe posiłki. Nie to miałam na myśli. Chodź już, żonka, bo się spóźnimy. Jasne, jasne. Saruś, a ty posprzątaj pokój. Wstyd jest przyjmować kuzynkę w takim bałaganie. Bawcie się dobrze. Ha. Ha.
chwila, chcesz powiedzieć, że sama musisz sprzątać swój pokój? No tak, kto miałby za mnie to zrobić? No hello, oczywiście, że osobista pokojówka, no a kto? Co, żaden z moich znajomych nie ma osobistej pokojówki? A moi przyjaciele wszyscy mają, nawet nie wiem jak się sprząta. To bardzo proste, weź jakąś szmatę i zacznij przecierać kurze. Okej. To rzeczywiście nie takie trudne. Dlaczego wycierasz kurze moją ulubioną bluzką? To twoja bluzka? Wiesz co, ja tu ogarnę, a ty pomóż Wiktorowi nadmuchać balony. Okej. Mam nadzieję, że to się dopierze. Zostawcie łapki w górę. Gotowe? Co myślisz? Wiesz, trochę ubogo. Trzeba dzwonić po profesjonalistów. Czas wreszcie skorzystać z platynowej karty płatniczej taty. Okej, pokój ogarnięty. Sprawdzę, jak im poszło. Fajnie, co? Wow, jak ty to zrobiłaś? Widać, że dekorowanie to jest twój ukryty talent. Rzeczywiście, wydawanie pieniędzy taty to mój największy talent. Nie rozumiem. Nie ma tu co rozumieć, limuzyna już czeka. Limuzyna? Chodźmy kupić jakieś sylwestrowe ciuszki. Okej. Skoro Olivia funduje, to zaszaleje. Ale było fajnie. Sara, gdzie ty byłaś? Przecież byłyśmy umówione. Siemaneczko. Sorki, moja kuzynka Olivia wzięła mnie na mały shopping. Naprawdę? Po co? Przecież zostajemy w domu i nikt nas nie zobaczy. Okej, dziewczyny, uśmiechę. Właśnie wylądowałyście na moim Instagramie. Zobaczy was cały świat. Dziewczyny, jestem głodny. No dobra, zaraz ci coś zrobię. Ciekawe, czy im zasmakuje, to mój nowy przepis. Już jestem, zrobiłam wam makaron. Dzięki, ale mam coś lepszego. Skąd macie sushi? Zamówiłam przez internet. Dziwne, nie słyszałam dzwonka do drzwi. Przyleciało dronem, to taka opcja dla VIP-ów. Jest pyszne. To po co ja to gotowałam? Dobra, w takim razie sama zjem mój makaron. Nie obraźcie się, ale nie możemy spędzić Sylwestra w taki sposób. Co jest, nie podoba ci się? Domówki były modne w latach 80. No sorki, ale chyba nie mamy wyjścia. A właśnie, że mamy, lecimy do Dubaju. Prywatny odrzutowiec taty już na nas czeka. Świetny pomysł z tym Sylwestrem w Dubaju. No, ale nie rozumiem, jakim cudem pozwolili nam wejść do tego lokalu. Nie mieli wyjścia, to lokal mojego taty. Naprawdę? Dobra, możecie włączać fajerwerki. Trzy, dwa, jeden. Szczęśliwego nowego roku. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, wystrzałowego Sylwestra i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa! 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 Ale się cieszę, że wreszcie poszliśmy potańczyć bez dzieciaków. A ja mam trochę wyrzuty sumienia, że biedni siedzą w domu, a my się tu fajnie bawimy. Oj tam przestań, na pewno też się dobrze bawią. Zresztą będą jeszcze mieć w życiu czas na imprezki. Poznajcie moją córkę, Oliwię.
cześć, kochanie. Przedmiot włos do oka. A, dostałam maszynę do robienia choinek.